Twórczość Igora Mitoreja na pewno bardzo dobrze znana każdemu miłośnikowi sztuki. Artysta, który studiował na krakowskiej ASP pod okiem Tadeusza Kantora, a później w paryskiej École des Beaux-Arts, a dopiero w stolicy Francji tak naprawdę odkrył swoją pasję do rzeźbiarstwa. W prezentowanej przez nas rzeźbie o tytule Perseusz widzimy fragment ludzkiego ciała, męskie torso. Dla Mitoreja był to temat przewodni w jego praktyce rzeźbiarskiej. Interesowało go przede wszystkim ciało w fragmentach. Ciało wyidealizowane, natomiast z różnymi bruzdami i niedoskonałościami.